Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj tak inaczej, bo jest dzisiaj ze mną Adaś. Cześć. A to mój nowy nabytek. Nie no, ogólnie żartuję. Znajdujemy się na gospodarstwie u Mateusza. Właśnie u tego, u którego zbieraliśmy właśnie ten, na tym live charytatywnym. I ogólnie dał mi dzisiaj pojeździć, bo sam nagrywa, jak widzicie, przede mną. Możemy mu pomachać. Dobra, wszystko, gitara, siema. Możemy opuszczać, dobra, i jedziemy. Wyrwał z ludzi sprzęgle, jak on dzisiaj to wyrywa, to chcemy tutaj stracić. Ogólnie największa beka jest taka, że jestem tu drugi raz i drugi raz jestem z Adasiem. No takie place'y. Mieliśmy live'a, szkoda, że nie był dłużej, no ale Adasiowi padła bateria. No i tak dobre to 15 minut. Ale naprawdę dziękujemy was, że od razu 800... wam się zrobiło prawie 800 osób. Tak, mam nadzieję, że będzie nas dobrze słychać. Ogólnie lecimy z dwóch kamerek, jedna jest kamera na głowie, mniej więcej chyba dobrze ustawiona. Chyba Adaś myśli, że tak? Tak, jest dobrze. Drugą lecimy, będzie gdzieś w kącie, później zapraszam was na vloga do Adasia, on tam będzie sobie z tyłu siedział, taki test z innej trochę perspektywy. Będziemy kombinować. Proszę. Będzie więcej agregatu widział. Mateusz sobie ogólnie nagrywa, także w opisie macie link do jego kanału. I możecie sobie zobaczyć, jakie właśnie ma sprzęty. Ja na pewno, no coś na żniwa, będzie więcej pracy, na pewno więcej czasu też i przyjedziemy, żeby coś ponagrywać, bo jest warto, ponieważ dziś znajdujemy się w Zetorze. Zetur na gaz, że tak powiem. Turbo diesel LPG. Oczywiście, tak jak Adaś dobrze to podsumował. Powiem wam, no, ma niemiłosierną moc, 150 koni, jeszcze w gazie i teraz, no nie wiadomo ile dodaje, ale w gazie jeszcze naprawdę ma ten odpał zajebisty. Ogólnie spalanie około piątki, nie wiadomo jeszcze ile gazu. Adam pochnął już coś. Ogólnie agregat własnej roboty, jak 90% maszyn w tym gospodarstwie. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Naprawdę, no agregat, opryskiwacz, gruber, talerzówka, włóka, no kurwa, wszystko oprócz siewnika, nie? Naprawdę powiem wam, zajebiste gospodarstwo. I na pewno pojawimy się i pokażę wam te maszynki, bo wcale nie odstają od jakichś nowych, nowoczesnych maszyn, które można kupić za, no naprawdę niezłą cenę. Jak widzicie, no kurde, zajebiście się jeździ, nie będę ukrywał, jestem pod ogromnym wrażeniem, fajnie się taką bestię prowadzi. Tylko on no, jest za mały trochę do tego ciągnika. Tak, dokładnie, bo nie widzę dokładnie na bokach dobrze, ten agregat jest troszeczkę szeroki, więc naprawdę mi to pomaga. Ogólnie 5,20, coś w tym stylu. Wiem. Jeżeli nie zginę. Nie zginie Adaś. Ogólnie Leonidasem żeśmy sobie pośmigali. Jak zajebałem gdzieś w kamień, to aż mi się odwidziało tu jechać. Kawał drogi, bo żeśmy od tamtąd, ale tak się wydaje, że jest blisko. Jechaliśmy chyba z 5 minut. Dziury niemiłosierne, ale dojechaliśmy. Ale dla takiej roboty to... to i mogę na, tak, na pieszo tak, tu przyjść. Na kolanach mogę. Dobra, ogólnie przejedziemy sobie jeszcze raz, bo jedziemy po bruździe. Jest w takim dość ciekawym miejscu. Nie wiem, czy jeszcze jednej nie ma. Musi być. Na środku jest, no, bo tak, pod tamtym go. Dwa razy. Puszczone mam dobrze. Cztery razy, po dwa razy, osiem razy, raz po raz. Chciałem ogólnie jeszcze tą górkę tu złapać. O. Więc myślę, że teraz powinno to lepiej trochę zakryć. Nie, naprawdę, robotę robi. Zobacz, nie jestem... zobacz jaki. Patrz. Jakbym wiedział, jak tu się mryga, to bym mu pomrugał. A mogę zatrąbić? Chyba nie. Nie, dobrze. Przecież to trzeba jakoś rozgryźć. Dobra, gitara, minęliśmy się. Jakieś przyciski. To co, jakbyś pochnąć chciał. Tu coś jest, ale się boję, że to nitro może być. Wybuchnie. Zobacz, tam masz mikro, tu masz na tlenek LPG. Ogólnie się chyba pie, nie będę mówił jak. Nie udało. Coś tam było robione i czymś, jakimś zbiornikiem, coś tym, a jak zbiornik był wstawiany chyba, czy coś w tym stylu, to było puknięte i tak poszła chyba. Ale nie przeszkadza mi to aż tak bardzo. Najważniejsze, znaczy, że to nie właśnie, jest tu. Właśnie. Tylko jest tam w kącie, więc... Ale i tak się rozpuściła dość porządnie. Całkiem spoko. U mnie do takiego zawalenia. Jak pod jedranką. Uważajcie, te kamienie są na sprzedanie, jak chcecie. Już tam ktoś pod 110 oferował. Ktoś na live 110 bierze od razu od ręki, więc. Najbardziej to mnie rozwala, że tu jest tyle miejsca,
że w trójkę, w czwórkę byśmy się tu zmieścili. No to jest jeden, tu jest drugi i tam trzeci jedzie. Trzeci, no. Tam jeszcze widziałem, że czasami se ludzie nawet by ukucnęli, więc spoczko. W siódemkę może wyjechać. Ósmy na dachu. Ale powiem wam na drodze, jak to szło. Gitara siema. Dobra, dojedziemy sobie. Ogólnie miałem się przez środek przedzielać, ale z przejazdu na przejazd. Zagadał się. Zagadałem się i zapomniałem, a teraz to już nie ma jakiegokolwiek sensu. No gospodarstwo, ile było? 50 hektarów. Ogólnie jest jeszcze Zetor Proxinka. Pamiętasz? Tak. Zetor Proxinka. Taki z dość nowszych ciągników, bo to ma z 2 lata może. I Ursusik jeszcze jest. On był sprzed nim? Nie. Chyba nie. Chyba nie, to była 912. To 912. Ale myślę, że to z czasem też się nagra. Tak, na pewno. Widzę, że Adaś tu jest stałym bywalcem na tym gospodarstwie oraz ze mną, więc ja myślę, że przy następnym, przy następnej takiej akcji Adaś też się pojawi. No prawdzie to jest tak, no ode mnie to jest 20, od Adasia 120. 150. Nie, no to 120 będzie miał. Nie? No jakbyś wyjechał ze Strzelec tu wcześniej. No to ile, no ile? No jak ty masz 20, 130, no 10. No dobra, no. Dobra, sorry, nie chciałem. No dobra, okej. Okay. Przepraszam. Ale i tak przynosi, to będziemy robić takie akcje, że... Już niebawem maj... Najpierw bliska, potem pole. Tak. Niebawem maj się zbliża, więc oczywiście pojawimy się w Mokrzynie. Jak Brączek jeszcze będzie miał coś do roboty, to i potestujemy sobie ursusiki. Zapraszam do Brączka, bo tam możecie zobaczyć, bo Brączek teraz ostatnio mało aktywności, jeśli chodzi o gry, ale większa aktywność, jeśli chodzi o vlogi, bo oczywiście pracuję w Mokrzynie. Więc myślę, że byśmy się z Brączkiem tam pojawili. Jeszcze Open Farm 20-21, gdzie was bardzo serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na Facebooku będzie. Tata dzwoni, pozdrawiam mojego tatę, ale nie odbiorę, bo na pewno nic się nie dosłuchamy. Jak to jest? Ale wiesz co, odbiorę, bo będzie potem stękał. Jak to tata? Ja cię i tak nie słyszę w tym. Bo ja jadę w ciągniku. Jak ty uprawiasz, powiedz teraz. Potem zadzwonię, tata. Jak ty ojca nie masz, ty? Dobra, dobra, że... To jest ten, co ci wchodził do wanny? Nie. Nie? To ten drugi? Tak, ogólnie największą bekę wam powiem taką, że Adaj cię nie chciał przyjechać, ogólnie przyjechał dopiero później, a z racji takiej, że u niego jest taka zima, że głowa mała. Łada się z... mówi, że my chyba odśnieżamy. Jak u nich coraz więcej śniegu. Ja nie wiem, jak on nie słyszał w ogóle w uczelniku, że to jest taki rumor. Ten jak kamerzysta, normalnie zapatrzysta. Ogólnie tutaj sięgłem przed chwilą, bo mi spada tata. Spadło ci. O, muszę tak nogą bardziej zaprzeć. Dobra, dzidzę. No jest moc, powiem tyle. Moc, energia. Jeszcze nigdy wcześniej nie miałem do czynienia ciągnika w gazie. Z gazem. W ogóle do czynienia z takim zeturem. Więc to dla mnie też bardzo fajne przedsięwzięcie. Ale chociaż to już jest nasz raz, dwa, czwarty przejazd, bo Lek wreszcie się nauczył. Piąty i nauczył się wreszcie puszczać to przez ten. Jak ja to na sprzęga teraz nie użyłem, gościu. Ale za to już wreszcie nie wypuściłeś. Ogólnie uprawiamy sobie pod kukurydzę, jakby ktoś pytał, bo już na wszystko inne chyba jest za późno. Nie, choć jeszcze widziałem u mnie niektórzy sieją. Ale ja się cieszę, że posiałem, ogólnie wzrosty zajebiste. Do pewnego momentu, do tamtego tygodnia, gdy nagle temperatura spadła i codziennie zaczęło lać. A nie, gdzie nie, gdzie zaczął padać śnieg? Tak, jak ładamy na przykład, to tak, no tak średnio wam powiem. Już to zboże tak przystopowało i sobie powolutku, powolutku, gołym okiem tego nie widać, nie? Ale pierwszy tydzień poza siebie i później te kilka dni, no to naprawdę dzień za dnia pole się coraz bardziej zielone robiło. Podoba mi się to podnoszenie tutaj blisko ręki. Zajebista sprawa, u mnie to jest tu z tyłu, to jakby, o tu gdzieś jakby nie patrzył. I jest niżej, więc jak siedzę u siebie zawsze w orce. Ludzie kochani, to jakby po prostu jechał w Mercedesie tutaj. Tutaj jeszcze raz trzeba będzie przejechać, a to już Mateusz może sobie zrobić. Bardziej jest obczajony tutaj. Co z tym kamieniem, ty? Jadzima? Czy wyjedzisz?
wlecieć. Ciężko mi się tu wydostać. Mamy teraz mogę dostać. Widziałem, że mi było. To niezły dresior z Adasia. Andrzej, chodź! Jak ja rolnik trochę. Trochę chyba tak. Bo co, bo żeś kamienie pozbierał? Kurwaj, co myślisz? Mogę ruszyć? Strzał ze sprzęgło. Patrz, wyrwał! Dam radę! Dzień dobry, ja sobie tutaj wkładam nóżkę. O! Jakbyś chciał, to ty możesz niżej sobie usiąść, nie? Ale mi to w chuj wygodnie jest. Dobra, sorry, nie chciałem, przepraszam. Ogólnie... To głosik mi tak wyjebał w plecy wtedy. A tu radyjko jest, ale nie będę odpalał, jak pierdolnie. Co? Ale nie ma. No działa? Nie. Działa. Nie, 47 nie. Minut. To nie radio, gościu. To jest licznik. 41, no to godzin. 41 minut już robimy. Taki zariot, liczy nam na godziny, no tak. Musimy zapłacić za jazdę. Zobacz, zajebisty sąsiad jakiś ty. Konkretnie użytek. Chyba był rzepak? Chuj wie, co to było. Chuj wie, nawet nie widać po rżysku, co to mogło być. Jakby tak trochę, nie wiem. Trochę łupiniu, trochę jakichś kurwa drzewek. Maszcze i się najść. Boże, proszę, w dół. Znowu nie ogarnąłem? O, dobra. Naprawdę, tak mi to spazy. Przywiążę to. Co ty dasz? Patrz, to się zsuwa, nie? Później ci pokażę, jak mi się zsunie, wiesz? Dobra, bo teraz mi się nie chce, bo załapałem, o co chodzi. Sorry, przepraszam. Ktoś ty żeś tu urwał już. Kurwa, zostawić cię samego z tyłu. Ale ty tam też. A to nagrane się... będzie wszystko nakamerowane. Ja to chciałem schować, a to się nie udało. A to jest jakieś nie, ja to myślałem, że to jest to. Ta wycieraczka pewnie była. A nie, to jest, są kable. To nie, ja nie ruszę. Ja z elektryki dwójkę miałem, to tak? Się popsuje. To na co ty żeś chodził? Ja na elektrykę w ogóle. A to dlaczego miałeś dwójkę z elektryki? Mieliście w waszym zawodzie elektrykę? A czy jak? A no ta mechanik. Elektromechanika. To ty kurwa na swoje chodziłeś i nie umiałeś? Nie, bo mnie wkurwiał. Pozdrawiam tego profesora. Profesor Resor, tak się nazywał. No, Resor może z niego był. Słabo nauczał, nie mogę go zrozumieć, ja z elektryki zawsze. Tak ty dostawałeś po lekcjach podobno. Nie, właśnie przed lekcjami. Jak ta bajka to jest... A, to coś pamiętam, co czegoś to było. Tylko nie pamiętam od czego. No ładnie nam idzie robota. Ogólnie zaraz będziemy sobie kończyć i bierzemy się za vloga do Adasia. Ile mam minut? I tam mamy też 13 minut. Pierdzielisz, ale to szybko idzie. No tak, bo powiedział, że w 2 godziny 6 hektarów. No i o 5.20, jednak robi swoje, czwórka jeździmy. Moglibyśmy trójką, żeby szło wolniej. Tak, dobrze. W głowie to jeszcze mamy ile jazdy. A luchy ogólnie sobie wymieniłem. Pokażę wam, może na fejsa wam wrzucimy fotę. No ja musimy się znowu strzelić. Ta, była w zimę, to będzie teraz. Sorry. Kłaczek. Pozdrowienia mi taki kini. Za kłaczka. Pa. O! Wyrwał. Dobra. Ale tu się robi przeciąg, jak skręcasz w ten, w prawo. No bo to powietrze się z lewej strony kabiny na prawo przenosi, wiesz? No nie, z lewej strony na prawo strony. Po kukurydzy? Nie, ale nie jedziesz teraz. Musi przesuwać szyba. A on będzie nagrywał się, że do nas leci. Ja myślałem, że on normalnie wskoczy na agregatę, no. Jak ja myślałem, że pod kołem chce zostać z kamerą. Z kamerą pod kołem? Taka nowa seria? Tak, o skurwesy. Nie, poczekaj. Tak, była raz pod tym. Ale ja tą starą moją sportową chętnie sprawdzi do takich crash testów. Ja to bym drona sprawdził do crash testu. Miałem coś powiedzieć, kurde, zapomniałem. Nie mogę się wysłać. A, że kamera u nas była tak i pod gruberem. I pod pługiem. I najbardziej to chyba pierdolnięcie miała pod tym.
pod nóżką od rozrzutnika, a największe pierdolnięcie pod klasem, co to był za klas? No ten, co zawsze przy kiszące jeździł z tą samozbierającą klasa, no to troszeczkę ton po tej kamerze jebnęło. Ale przeżyła, jako tako. Także mówię, no GoPro najlepsza sprawa chyba, jaka może być. Dlatego mnie ciekawi tamta, jakby wytrzymała nasz testy taki. Nie, co ty masz, Maltę czy co? Trackerka. Takie dymy. Dobra ludzie, taki będzie dzisiaj krótszy, no bo będziemy tak dodać jeszcze, żeby Adaś sobie coś tutaj skręcił. Także ja wam mordeczki dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jak wam się spodobało, łapeczka w górę. I niebawem myślę, że będą pojawiały się live'y z pola, bo właśnie mam na oku telefon taki typowo do live'ów, żeby był, bo na tym moim nie idzie. Jeszcze jakiś dobry teraz zasięg ogarnąć. Dobry pakiet internetu i możemy zacząć się bawić, także możecie się spodziewać, że właśnie na tym kanale też live'y z rolnictwa będą się pojawiać. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do Mateusza i zapraszam do Adasia. Linki macie do nich w opisie. Także ofensywna łapeczka w górę i na razie. Trzymajcie się. Cześć.